Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa ze znaków ognia na prognozę tygodniową z kart Tarota od 18 do 24 marca bieżącego roku. Zaczniemy sobie od zodiakalnych lwów. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego jeżeli nie znajdziecie Państwo w tym przesłaniu informacji dla siebie, zachęcam, żebyście sprawdzili swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. Wtedy proszę odsłuchać sobie dodatkowy filmik, może tam będzie więcej takich rozjaśnionych spraw, które pomogą Państwu w wyjaśnieniu jakichś zawiłych sytuacji, które dotyczą Państwa sfery życiowej. Tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane. Teraz je tylko przełożę. Już patrzymy, co tam u naszych lwów w tym tygodniu ciekawego będzie się działo, na co zwrócić uwagę. Poniedziałek. Król denarów. Wtorek. Cztery buławy. Środa. Król buław. No, będą pieniądze i będzie aktywnie, widzę. Czwartek. Sąd ostateczny. Piątek. Ósemka buław. Sobota. Dziesięć buław. I niedziela. Paść kielichów. W tle czytania karta Królowej Denarów. Czyli taki tydzień aktywny zawodowo. Przechodzimy do czytania. Kochani, w poniedziałek macie Króla Denarów. Król Denarów. Albo będziecie mieli do czynienia z taką osobą w tym dniu, jest to mężczyzna po 45 roku życia z trygonu Ziemi, byk, panna bądź koziorożec. Król denarów oznacza też wszelkie sukcesy finansowe, dobrą pracę, osobę na wysokim stanowisku, być może niektórzy z Państwa będą awansować, jakieś premie, podwyżki, dobre finanse, może pensja wejdzie na konto, może jakieś dodatkowe zastrzyki gotówki. Król denarów jest to karta mówiąca o stabilizacji finansowej, więc w tym dniu nie powinno zabraknąć pieniędzy. Jeżeli będą jakieś wydatki, to na pewno starczy funduszy, aby je pokryć. Król denarów jest to osoba, która ma pieniądze, która wie, jak rozporządzać pieniędzmi. No, taka karta dostatku, tak? Więc tutaj, no, jeżeli chodzi o poniedziałek, możecie Państwo śmiało, że tak powiem, być spokojni, jeżeli chodzi o finanse, tak? Karta mówi też, że ci z Państwa, którzy szukają pracy, jest szansa, żeby tą pracę znaleźć i to na takich dogodnych warunkach dla Państwa. Stała praca, stabilna, bezpieczna, gwarantująca wysokie wynagrodzenie. We wtorek karta cztery buławy. Karta małżeństwa, ale karta też takiej stabilizacji, jeżeli chodzi o ognisko domowe, to jest taki mocny, na mocnych fundamentach, spokojny, szczęśliwy dom, pełna rodzina. Karta zwiastująca też jakieś uroczystości rodzinne. No, w środku tygodnia może co niektórzy będą zaproszeni na jakieś imieniny, urodziny, może ktoś przyjedzie, zaprosi Państwa na ślub, na komunię, na chrzciny, bo to zbliża się teraz niedługo maj, więc mogą już być jakieś zaproszenia właśnie na tego typu uroczystości. Ogólnie karta mówi, że będzie to dzień radosny, być może spędzicie ten dzień z rodziną, bardzo spokojny, taki bardzo pozytywny, więc myślę, że wszystkie tutaj też sprawy, jak Państwo macie jakieś do pozałatwiania, być może dotyczące właśnie domu, gospodarstwa domowego, też bardzo pozytywnie powinny być tutaj załatwione, co niektórzy z Państwa mogą myśleć o zakupie domu bądź mieszkania. W środę karta Króla Buław.
Kolejna osoba pojawia się tutaj w tym rozkładzie. Mężczyzna po 45 roku życia z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Albo po prostu jest to Państwa energia, tak? W tym dniu będziecie po prostu bardzo tacy przedsiębiorczy, bardzo dynamiczni, będziecie załatwiać różne sprawy, być może dotyczące firmy, biznesu. Oczywiście one się ułożą bardzo pozytywnie dla Was. Co więcej, znowu jakaś osoba na wysokim stanowisku, więc być może to niektórzy z Państwa właśnie posiadają taką pracę, gdzie muszą zarządzać jakąś większą grupą ludzi lub po prostu no, macie swój biznes i on naprawdę będzie się kręcił, tak? Więc tutaj macie potencjał, wszystko powinno się poukładać, przy tym też duże finanse, no taka solidna, fajna praca. Z kolei inna grupa lwów może tutaj bardzo aktywnie ten dzień przeżyć, zadbać o swoją kondycję, to jest karta też sportu, karta ruchu, więc co niektórzy może wybiorą się na siłownię, pójdą pobiegać, no zbliża się wiosna, więc dbamy o swoją kondycję fizyczną. Być może jakieś właśnie rozpoczęcie tutaj kroków w tej dziedzinie. Karta ogólnie przedsiębiorczości, biznesu i takich naprawdę dobrych rokowań na przyszłość, więc bardzo ładny tydzień przed Państwem. Co mamy w czwartek? Czwartek, sąd ostateczny, karta odnowienia, karta odrodzenia, karta też zwiastująca wszelkie sukcesy, ale karta mówi też o takich nagłych, nieoczekiwanych zwrotach w życiu na Państwa korzyść, tak? Jakaś szybka zmiana sytuacji. Odrodzenie czegoś, powrót, być może powrót do jakichś starych idei, powrót do starego związku, powrót do pomysłów właśnie na pracę, na biznes. Coś takiego może się tutaj zadziać, ale tak jak mówię, z korzyścią dla Państwa. Ogólna poprawa w życiu, tak? Uwolnienie się od jakichś uzależnień, rehabilitacja po przebytej chorobie. Sąd ostateczny, no na nowo się odradzacie, tak jakbyście no, na nowo zaczynali tutaj jakiś etap w swoim życiu. Karta bardzo, bardzo pozytywna, bardzo taka szczęśliwa, więc w czwartek będą jakieś może nowe pomysły tutaj do Państwa wracać. W piątek ósemka buław, znowu aktywność, komunikacja, dużo spotkań, rozmów, wymiana korespondencji, być może jakiś list polecony, być może jakieś wiadomości mailowe, SMS-y, będziemy się kontaktować z kimś, będziemy załatwiać jakieś sprawy, gdzie będziemy wśród ludzi, będziemy rozmawiać. Ósemka buław, no to taka znowu dynamiczna, aktywna energia, ale zwiastująca postęp, tak? Jakieś nowości, szybkie działanie, nowe pomysły, co właśnie przy tym sądzie ostatecznym być może wrócicie do jakiegoś pomysłu z przeszłości, do jakiejś sprawy, która być może kiełkowała w Waszej głowie, a teraz jednak dojrzeliście do tego, żeby wejść w to i rozpocząć coś od początku, tak? Karta bardzo pozytywna. I teraz dalej. Sobota, dziesiątka buław. No widać, że po tym dynamicznym tygodniu jesteście przemęczeni, przepracowani, należy Wam się odpoczynek, ale z drugiej strony karta mówi o tym, że no naprawdę nabraliście dużo doświadczenia, jesteście bogatsi o różne wydarzenia, doświadczenia z życia. Karta mówi też o pracowitości, o takiej ambicji, więc co niektórzy mogą jeszcze jakieś dodatkowe zajęcia przenieść na weekend, czy to do domu, czy dłużej zostaniecie w firmie, czy w pracy, ale już Wam to ciąży, już jesteście zmęczeni i marzycie o tym, żeby usiąść w domu w wygodnym fotelu, napić się kawki, czy jakoś zrelaksować się przy lekturze, po prostu odpocząć, bo ten tydzień naprawdę był aktywny, dynamiczny i no, taki wpływający na Was bardzo tak no, przemęczająco, tak? Więc odpocznijcie sobie, kochane lwy, w tą sobotę. Co w niedzielę? Paść kielichów. Paść kielichów, karta mówiąca, że będziecie sprawiać sobie przyjemności. To jest też karta z nadzieją na miło spędzony dzień. Ogólnie jest to osoba z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby, młoda energia, więc no nie wiem, może z dziećmi spędzicie ten dzień. Bardzo sympatyczny, bardzo taki emocjonalny. Troszeczkę możecie być
rozemocjonowani, tak? Więc uważajcie na to, żeby tutaj nie być przewrażliwionymi osobami. Troszeczkę kierować się uczuciami. Nowa miłość, nowa przyjaźń, może ktoś właśnie was odwiedzić, jakiś przyjaciel, przyjaciółka, ktoś z rodziny. Na pewno niedziela upłynie wam sympatycznie, miło, poprawi wam się humor i co niektórzy z was może pojadą sobie gdzieś, sprawią sobie jakąś niespodziankę, jakieś przyjemności, w jakieś ładne miejsce, żeby po prostu odpocząć po tym całym tygodniu takim aktywnym. W tle czytania macie kartę Królowej Denarów, która właśnie mówi o osobie, kobiecie po 45 roku życia z trygonu Ziemi, byk, panna, koziorożec. Dobra kobieta, taka zaradna, poukładana. To są też dobre finanse, bardzo dobre finanse, więc tutaj no, w tle całego tego tygodnia widzę, że jakieś pieniążki tutaj do was dotrą. To może być też, no nie wiem, wasza mama, siostra, jakaś kobieta, która będzie, że tak powiem, w tym tygodniu no, miała wpływ na was, tak? Ale jest to też bardzo pozytywna energia, więc nie powinniście się tutaj obawiać. Ogólnie oznacza wszelkie sukcesy finansowe, tak? Dobrze. Teraz zobaczymy sobie ogólną kartę, radę na ten tydzień dla naszych lwów. Proszę o radę ogólną na ten tydzień dla zodiakalnych lwów od 18 do 24 marca bieżącego roku. I już patrzymy, co tu tarot chce wam ogólnie powiedzieć. No, 9 kielichów. Spełniajcie swoje marzenia, bądźcie w tym tygodniu szczęśliwi, zadowoleni z siebie, sprawiajcie sobie radość, przyjemności. 9 kielichów to jest karta mówiąca o takim samozadowoleniu z siebie. Co jeszcze? 9 no to jest taka stabilizacja, tak? Realizacja swoich pragnień, marzeń, ogólne takie spełnienie emocjonalne. Więc tutaj właśnie taka rada jest od tarota, żebyście po prostu w tym tygodniu zadbali o swoje potrzeby, żebyście przede wszystkim wy byli w tym tygodniu szczęśliwi i zadowoleni ze wszystkich spraw, które myślę pozytywnie uda wam się pozałatwiać. Teraz jeszcze przesłanie anielskie dla naszych lwów. Szczęście w nieszczęściu. To, co wydaje się być problemem, w rzeczywistości jest częścią odpowiedzi na Twoje modlitwy. Zrozumiesz przyczyny swojej obecnej sytuacji, gdy wszystko się wyjaśni. Ufaj w moc niebiańskiej ochrony i nieskończoną mądrość, a Twoje modlitwy zostaną wysłuchane. I tym oto miłym akcentem kończymy prognozę tygodniową dla naszych zodiakalnych lwów. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, życzę wspaniałego, pomyślnego tygodnia i zapraszam do kolejnych czytań. Przypominam, sprawdźcie swój znak ascendentalny. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne strzelce. Zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart tarota od 18 do 24 marca bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym z Państwa może rezonować, dlatego zachęcam, żebyście sprawdzili swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, jest w opisie tego filmu. Po odsłuchaniu, po sprawdzeniu, sprawdźcie sobie kolejny filmik, być może tam będzie więcej informacji dotyczących Waszych spraw na ten tydzień. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam potasowane, teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam naszych strzelców w tym tygodniu ciekawego się wydarzy. Poniedziałek. 3 miecze. Wtorek. Umiarkowanie. Środa.
wiara, czyli karta papieża. Czwartek. 7 denarów. Piątek. Słoneczko, bardzo ładnie. Sobota. 3 kielichy. I niedziela. Karta śmierci. W tle czytania 5 mieczy. No dobrze, i przechodzimy do prognozy. Poniedziałek, 3 miecze. No coś myślę jeszcze z poprzedniego tygodnia tutaj. Macie jakieś takie rozterki w sobie, jakiś ból emocjonalny, być może ktoś coś powiedział za dużo, bardzo Was to zraniło, no taki zawód, jakieś rozczarowanie, smutek, no ogólnie taki dzień no nieprzyjemny, tak, będziecie w takim nastroju wisielczym. Trzy miecze jest to karta jakiegoś rozczarowania, bólu emocjonalnego, jakiejś bolesnej prawdy, tak? No więc tutaj taki dzień no troszeczkę niefajny, ale to już kolejne dni bardzo ładne, więc myślę, że to już koniec jakichś waszych takich utrapień, smutków. We wtorek właśnie karta umiarkowania, karta mówiąca o tym, że jednak zachowacie taką równowagę wewnętrzną, będziecie umieli pogodzić emocje ze swoim działaniem, ze swoją aktywnością, karta wyciszenia, karta spokoju, cierpliwości. Karta umiarkowania jest to karta zodiakalnego strzelca, czyli to jest Wasza energia, czyli w tym dniu po prostu będziecie sobą. Być może czekacie na coś, tak, i będzie jakaś zwłoka w osiągnięciu celu, ale ogólnie karta spokoju, tolerancji, cierpliwości, takiej samokontroli, czyli dojdziecie do równowagi i emocjonalnej, i takiej kondycyjnej, tak, czyli to, co się tam wydarzyło w ten poniedziałek, to już praktycznie odchodzi w zapomnienie, nadchodzi spokój w tym dniu, tak? Wszelkie sprawy, które macie do pozałatwiania, też uda Wam się wszystko pozytywnie pozałatwiać. Karta bardzo taka spokojna, no i właśnie Wasza energia, tak? Więc będziecie tutaj w swoim, że tak powiem, sosie. Nic nie powinno już się wydarzyć takiego, co by jakoś Wam tutaj popsuło humor, czy powodowało jakieś trudności w załatwianiu jakiejś konkretnej sprawy. W środę macie kartę papieża, kartę wiary, czyli będziecie tacy wyciszeni, karta medytacji, karta jakiegoś dobrego doradcy, być może porozmawiacie z kimś o swoim problemie. To jest też karta małżeństwa, karta mentora, więc ci z Państwa, którzy gdzieś tam uczą się, pobierają jakieś nauki, to mogą mieć tutaj do czynienia właśnie z osobą, która po prostu szczerze z Wami porozmawia, podniesie Was na duchu, pokrzepi. Karta zodiakalnego byka, więc no jakieś byki tutaj w Waszym otoczeniu mogą Wam pomóc, tak? Ogólnie karta opieki sił wyższych, tak? Szczególnej takiej ochrony, współczucia, autorytetu, ojcostwa, dobrego doradcy, tak? Więc no mówię, w tym dniu albo będziecie tutaj wspierać się doświadczeniem, radą jakiejś osoby, dobrej osoby, bardzo spokojnej, która jeszcze bardziej wyrówna Wam emocje, spokój taki wewnętrzny, albo po prostu będziecie w tym dniu tacy uduchowieni, tak? Co niektórzy pomedytują, inni znowuż może gdzieś do świątyni, do kościoła pójdą pomodlić się, wyciszyć. Nad jakimiś sprawami się głęboko zastanowią, tak? Właśnie pomedytują nad tym wszystkim. Bądź kontakt z zodiakalnym bykiem. W czwartek. W czwartek oczekujecie na jakieś pieniążki, oczekujecie na pozytywne wyniki swoich wcześniejszych działań. Jakieś sprawy muszą dojrzeć i być może są to finanse. Niektórzy z Was czekają właśnie na jakieś pieniążki, jakieś wypłaty, jakieś dotacje. Karta cierpliwości, tak? Siódemka denarów mówi o czekaniu na coś, tak? Może to być przerwa w pracy, jakiś zastój, coś zostało
zasiane, a teraz będziemy zbierać to, co wykiełkowało, tak? Więc to są efekty tego, co zrobiliście wcześniej i zadowolenie z efektów tej pracy, tak? Waszych takich poczynań. Ale musicie jeszcze troszeczkę uzbroić się w cierpliwość, jeszcze poczekać. Więc taka karta oczekiwania w tym dniu. No i w piątek bardzo sympatyczny dzień, karta Słońca, karta optymizmu, karta radości, wszelkich sukcesów. No w tym dniu już naprawdę będziecie świecić, będziecie błyszczeć, będziecie mieć doskonały humor, wszystkie sprawy uda się pozytywnie pozałatwiać, ludzie będą dla Was życzliwi, Wy też będziecie w doskonałym humorze. Karta radości, takiej stabilizacji, więc w tym dniu naprawdę, jeżeli macie coś do pozałatwiania, to załatwiajcie, bo wszystkie drzwi będą przed Wami otworem i tak jak mówię, nikt nie będzie Wam tutaj robił jakichkolwiek problemów, żebyście sobie wszystkie sprawy ładnie poukładali. Bardzo radosny dzień, taki optymistyczny, taki tryskający energią. Będziecie mieli energię do działania i będziecie pozytywnie do tego nastawieni. W sobotę, co niektórzy mogą spotkać się z przyjaciółmi, gdzieś wyjść, zabawić się, może jakaś zakrapiana impreza, karta radości, świętowania, opijania sukcesów, bardzo pozytywny dzień, karta zabawy, więc tak jak mówię, gdzieś może wyjdziecie, zrelaksujecie się. I w niedzielę karta śmierci, karta zmian, karta transformacji, karta przeobrażenia Waszego. Dojrzeliście do jakiejś decyzji, być może ona Was no, bardzo tutaj bolała i odczuliście jej efekty, ale teraz będzie tylko lepiej, tak? Karta śmierci mówi o tym, że zupełnie przeobrażacie swoje dotychczasowe życie. Karta zwiastująca obfitość, coś się kończy, zaczyna się nowy początek, uwalniacie się od czegoś, uśmiercacie, że tak powiem, dawne jakieś idee, uwalniacie się od jakichś być może no, toksycznych związków czy jakichś toksycznych osób. Zupełnie przechodzicie od nowe transformacje i idziecie po prostu w nowym, lepszym kierunku. Jest to karta Arkan Wielkiej, więc ona może mieć nacisk i przełożenie na kolejny tydzień. W tle czytania macie tutaj pięć mieczy. No, karta niefajna, bo być może ktoś będzie chciał Was tutaj w tym tygodniu wykorzystać. Niefajnie jest z Wami tutaj nieuczciwie zagrać. Być może właśnie dotyczy to tych trzech mieczy. To jest też karta zdrady, takiego zawodu, rozczarowania. Karta mówiąca o jakichś manipulacjach, tak? Jakichś oszustwach, więc tutaj no, uważajcie, żeby nikt Was nie wykorzystał, tak? Żebyście po prostu nie cierpieli przez jakąś osobę. Ewentualnie no to może być karta mówiąca o Was samych, tak, że bez względu na okoliczności, bez względu na to, co będzie się działo, Wy będziecie przejść do przodu, żeby osiągnąć swój cel. Miecze są to rozmowy, są to intensywne myśli, karta intelektu. Może się tak wydarzyć, że będą jakieś sprzeczki, jakieś kłótnie, jakieś ostre wymiany zdań, ale myślę, że to jest tylko takie przejściowe, ponieważ oprócz tego poniedziałku dalej macie fantastyczny tydzień, spokojny, zrównoważony, a już sama końcówka weekend po prostu odreagujecie, będziecie w doskonałym humorze, będziecie coś świętować, bawić się z przyjaciółmi, wyluzujecie, że tak powiem. Dobrze, kochani, teraz zobaczymy taką ogólną kartę radę dla naszych strzelcy na ten tydzień. Proszę o kartę od 18 do 24 marca bieżącego roku, karta rada. As mieczy. As mieczy, zwycięstwo prawdy, kochani. Być może trzeba będzie sobie coś wyjaśnić, być może trzeba będzie przeprowadzić jakąś poważną rozmowę z kimś, być może odciąć się od jakichś trudnych, toksycznych spraw, o czym mówi właśnie ta karta śmierci. Także zostawiacie wszystko, co złe za sobą, idziecie w zupełnie nowym kierunku, odmienieni, odczarowani, tak, przeobrażeni. Karta Asa Mieczy mówi o takich jasno konkretnych sprawach, tak? Kierujecie się intelektem, mądrze podchodzicie do spraw i szybko coś załatwiacie, tak? Takie początek poprzez odcięcie się. Ciężka była jakaś sprawa, ale teraz dobry rezultat tej sprawy. Walka właśnie Waszego intelektu, będziecie się kierować faktami, obiektywnie podchodzić do spraw, wszystko analizować, karta szczerej rozmowy, więc mówię, wszystko w tym tygodniu powinniście sobie powyjaśniać i odciąć się od tego, co sprawia, że jesteście w takim nastroju jak ten poniedziałek, tak, że jesteście po prostu przygnębieni, zranieni i
No i te łzy lecą po policzku, tak? A my tego nie chcemy. My chcemy, żebyście wrócili do tej równowagi, którą gwarantuje właśnie umiarkowanie. Być może w poniedziałek, tak? Powyjaśniacie sobie, być może dojdzie do jakiejś kłótni, wykrzyczenia sobie czegoś, ale to oczyści atmosferę i dalej już tydzień będzie naprawdę bardzo, bardzo fajny i przyjemny. I jeszcze wsparcie anielskie dla naszych strzelcy. Co tam anioły chcą dodać? Miarowy postęp, bardzo ładnie. To jest ta karta. O. Podziwiamy Cię za postępy, jakie poczyniłeś, pamiętając o miłości podczas swoich codziennych zajęć. Wyraźnie widzimy, jak wzbogacasz świat swoimi myślami, uczuciami i aktami miłości. Tak, kochani, to jest właśnie ta równowaga w Waszym życiu. Idźcie ku postępowi, tak? Działajcie i odcinajcie się od wszystkich negatywnych osób lub spraw, które będą próbowały coś tutaj popsuć w Waszym życiu. Nie dajcie się. No dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Życzę Wam wspaniałego tygodnia, żeby wszystkie Wasze plany, marzenia poukładały się według Waszej myśli. Pamiętajcie sprawdzić jeszcze swój ascendent, jeżeli tutaj by było coś niejasnego, trzeba by było coś dopowiedzieć. A tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam do kolejnych czytań i do usłyszenia. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne barany. Zapraszam Państwa do prognozy tygodniowej z kart Tarota od 18 do 24 marca bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, żebyście obliczyli sobie swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie można taki znak sprawdzić, znajduje się w opisie tego filmu. Wtedy, znając swój znak ascendentalny, odsłuchajcie filmik, być może tam będziecie mieć więcej informacji dotyczących spraw tego tygodnia, dotyczących Waszych sytuacji życiowych. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane, teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych baranków w tym tygodniu ciekawego się wydarzy. Poniedziałek. 5 denarów. Wtorek. Świat. Środa, księżyc, czwartek, sprawiedliwość, piątek, głupiec. Ale dużo arkan wielkich macie w tym tygodniu, więc może od razu powiem być przełożenie na kolejny tydzień, że te sprawy mogą jeszcze się ciągnąć, mogą się przesuwać, zwłaszcza sprawy sądowe. Sobota. Karta śmierci. I niedziela. Królowa denarów. W tle czytania 3 denary. Kochani, poniedziałek, 5 denarów. Uważajcie na wszelakie zguby, na złodziei, na mandaty. Karta braku, więc być może co niektórzy z Was no już oczekują, wypatrują, kiedy pieniądze wpłyną na konto. Czekacie na pensję, na wypłatę. Karta braku, tak, więc możecie czuć się w potrzebie. U niektórych z innej grupy zodiakalnych baranów może się pojawić osoba, która będzie potrzebowała wsparcia, więc być może będziecie musieli się tutaj podzielić, kogoś wesprzeć finansowo, ktoś może się zgłosić jakąś zapomogę, pożyczkę, ale ogólnie karta mówi, żebyście po prostu w tym dniu uważali, czy to na portfel, czy na dokumenty jakieś finansowe, żeby tam gdzieś te pieniądze Wam nie zniknęły. Kartę właśnie zguby, żebyście nie zagubili jakichś dokumentów, jakichś papierów, pieniędzy i mandaty, tak? No coś, co może wpłynąć, jakieś mogą przyjść pozwy do zapłaty, tak? No, co niektórych może odwiedzić, chociaż niekoniecznie, nie widzę tutaj takiej karty. Jakaś osoba, która będzie też prosiła o zwrot, tak?
No uważajcie, kochane baranki, w tym dniu, żeby właśnie no, nie wasz budżet domowy, wasze pieniądze nie ucierpiały, żebyście po prostu nie ponieśli jakiejś straty. Ale we wtorek już bardzo ładnie mamy kartę świata, karta nowych możliwości, karta bardzo, bardzo pozytywna, koniec jakiegoś etapu w waszym życiu, coś nowego się rozpoczyna. Ci z Państwa, którzy być może byli w tej potrzebie, bo na przykład nie mieli pracy, tak? A w tle czytania mamy trzy denary, karta mówiąca o tym, że będzie jakaś umowa o pracę, że będziecie się dogadywali z czymś, bo było źle, naprawdę byliście w potrzebie, pojawia się nowa możliwość, może się pojawić nowa praca, mogą być jakieś wyjazdy z tym związane, być może jakaś podróż do innego miasta, do innego nawet kraju. Karta świat mówi o nowych, szczęśliwych jakichś możliwościach, tak? Coś zakończyliście, jakiś pewien etap w swoim życiu i zaczynacie coś nowego. Karta mówiąca o sukcesie, o nowych horyzontach. Karta radości, karta szczęścia, spełnienia swoich marzeń. Coś dopięliście na ostatni guzik, coś zakończyliście i teraz czeka Was za to nagroda, czeka Was triumf. Otwieracie się na ludzi, ludzie będą otwarci w tym dniu na Was. Jeżeli macie jakieś sprawy do pozałatwiania, to bardzo pozytywnie uda Wam się je tutaj pozałatwiać. Tak jak mówię, ludzie nie będą sprawiali Wam tutaj żadnych trudności, problemów. W tym dniu naprawdę możecie się realizować, możecie liczyć na sukces. Ci z Państwa, którzy właśnie szukają pracy, na pewno ta praca będzie i to będzie taka praca spełniająca Wasze oczekiwania i, że tak powiem, finansowe i takie zadowolenie z tego, co będziecie robić. W środę, kochani, uważajcie na jakieś niejasne sytuacje, niejasne sprawy, zwłaszcza w czwartek macie tutaj kartę sprawiedliwości, więc ci z Państwa, którzy muszą podpisać jakieś umowy, dokładnie je czytajcie, bo może być coś niejasnego, coś po prostu ukrytego, tak? Więc żebyście tutaj no, drobnym druczkiem wszystko czytali. Ci z Państwa, którzy mają sprawy sądowe, więc na pewno te sprawy nie wyjaśnią się w tym tygodniu. Będzie to przełożenie jeszcze na inny termin, ponieważ coś jest niejasnego, coś do powyjaśniania, coś trzeba jeszcze odkryć, tak? No być może jakieś nowe dowody w sprawie, czy powyjaśniać, donieść jakieś papiery. Jeżeli nie, to w środę kierujcie się swoją intuicją, że tak powiem, analizujcie wszystko. Karta Księżyca jest to karta zodiakalnych ryb, więc może macie tutaj do czynienia w tym dniu z taką osobą, ale uważajcie, żeby ona tutaj jakimś podstępem się w stosunku do Was nie kierowała, tak? Bo może mieć jakąś tajemnicę, coś może być ukrytego, ewentualnie Wy macie jakieś kobiece tutaj tajemnice i coś po prostu no, ukrywacie, nie chcecie się jeszcze z tym podzielić ze światem. Ale raczej mi to wygląda przy tych sprawach urzędowych, przy sądowych, coś jeszcze jest do dopowiedzenia, coś jest niejasnego, dlatego być może będziecie musieli jeszcze jakiś papierek donieść, czy po prostu, nie wiem, powołać nowego świadka, żeby te sprawy były klarownie wyjaśnione, albo po prostu nie będzie jeszcze decyzji sędziego, jeszcze nie zapadnie wyrok, coś będzie jeszcze przełożone. Karta sprawiedliwości, karta zachowania równowagi, karta obiektywnego osądu, tak, wyjaśnienia jakichś spraw, ale też karta, tak jak mówię, załatwiania spraw urzędowych, sądowych, notarialnych, więc ci z Państwa, którzy tutaj w tym dniu mają coś do pozałatwiania, powinniście to pozałatwiać, ale mówię, będzie trzeba coś donieść, jakiś papierek, bo coś jeszcze będzie niejasne, coś jeszcze nie będzie można domknąć, tak? Być może, no, tak jak mówię, jakieś sprawy sądowe, coś tu się przeciągnie. Piątek karta głupca, czyli taki ryzykowny nowy początek, ale też karta takiej naiwności, takiego beztroskiego myślenia, tak jak to myśli dziecko. No idziecie w jakimś nowym kierunku, ale tak naprawdę nie wiecie, co Was czeka, co dla niektórych może być to jakiś nowy początek właśnie, czy to nowa praca, czy nowy związek, czy jakiś nowy wyjazd. No coś zaczynacie od początku, coś zaczynacie od zera, być może no nie do końca jest to przemyślane, jest na zasadzie ryzyk fizyk, a nuż się uda, tak? Więc tutaj uważajcie, patrzcie pod nogi, bo no, tak naprawdę nie wiecie, co Was czeka. No i Wy jesteście pełni tutaj optymizmu, ale różnie może być, tak? Więc bądźcie tacy naprawdę uważni, nie zachowujcie się chaotycznie, tak nierozważnie, tylko naprawdę każdą sprawę przemyślicie. Karta też mówi, że w tym dniu możecie dzień spędzić ze swoimi dziećmi, więc taki no fajny dzień, coś nowego się
realizuje. Tylko mówię, uważajcie, bądźcie tacy przezorni, żeby nie z taką naiwnością dziecka podchodzić do spraw, żeby ktoś po prostu was nie skrzywdził, nie wykorzystał. W sobotę karta śmierci, karta odrodzenia, karta zamykania starego etapu w swoim życiu, zaczynacie coś nowego, zupełnie się przeobrażacie, idziecie w nowym kierunku, wszystkie stare sprawy, które was w jakiś sposób raniły, męczyły, osoby, bądź związki, bądź sytuacje, zostawiacie za sobą i zupełnie zmieniacie swoje życie, zaczynacie coś nowego, idziecie w nowym kierunku. No i takim pozytywnym, tak, ponieważ karta śmierci mówi o totalnej transformacji swojego życia, o totalnym przeobrażeniu. Coś kończycie, zaczynacie coś nowego, coś, co gwarantuje wam obfitość, jakiś nowy, fajny początek. Być może uwalniacie się od jakichś ciężkich spraw. Być może jakieś będą tutaj zmiany w tych sprawach właśnie urzędowych, tak? I coś nowego tutaj się zadzieje, że idziecie w zupełnie nowym kierunku, zaczynacie jakiś start nowy w swoim życiu, tak? Bo karta głupca mówi o nowym początku i karta śmierci. Więc bogatsi jakieś doświadczenia, zaczynacie zupełnie coś nowego. W niedzielę królowa denarów, kobieta po 45 roku życia, z trygonu ziemi, byk panna bądź koziorożec. Karta gwarantująca sukcesy finansowe, ale też karta mówiąca o takiej kobiecie spokojnej, takiej dobrej gospodyni domowej, takiej, która ma pieniądze, wie jak nimi zarządzać, jest zabezpieczona materialnie, być może będziecie mieli do czynienia z taką osobą w niedzielę, nie wiem, być może odwiedzicie swoją mamę, być mama bądź siostra was odwiedzi, znajoma, przyjaciółka, być może sprawicie sobie jakieś drogie zakupy, które po prostu coś ładnego sobie kupicie, tak, polepszą wasz humor, no takie swoje jakieś zachcianki. Uważajcie tylko, żeby za dużo nie wydać, tak? Ale karta mówiąca właśnie, że może coś do domu sobie fajnego kupicie. To jest niedziela, więc no tak nie ma teraz niedzieli handlowej, ale może coś tam się szykuje już z taką intencją na przyszły tydzień, jakieś pieniądze. W tle czytania macie 3 denary i pod spodem rydwan, czyli jakieś sprawy ruszą do przodu. No i tak jak mówię, karta umowy, karta przyjmowania jakiejś oferty pracy, dogadywanie się z kimś, skupianiu się na pracy, karta zwiastująca dobre efekty, dobre wynagrodzenie. Co dla innej grupy baranów może być to karta mówiąca o podnoszeniu swoich kwalifikacji, szkoleniu. Ci, co w tym tygodniu mają zdawać jakieś egzaminy, to być może uda wam się je pozytywnie tutaj zaliczyć, ale raczej bym tutaj mówiła o nowej pracy, nowych finansach i takim naprawdę skupieniu, skoncentrowaniu się na tym, co będziecie robić. Jakaś oferta tutaj do was płynie. No dobrze, zobaczymy sobie jeszcze kartę ogólną, taką radę od Tarota na ten tydzień. Proszę o kartę radę dla wszystkich zodiakalnych baranów na tydzień od 18 do 24 marca bieżącego roku. Już patrzymy. Królowa Mieczy. Czyli analizujcie wszystko to, co robicie. Dobrze przemyślcie każdą sprawę, tak? Żeby to było mądre i przemyślane, żebyście nie byli w tej energii tutaj tylko głupca, który och, zachłysnął się czymś nowym, być może tą propozycją, tą nowością i coś może być niejasnego, a wy może podpiszecie jakąś umowę, tak? Nie przeglądając ją dokładnie. Mogą być jakieś kruczki, tak? Więc jest ta Królowa Mieczy, która mówi, kierujcie się takim chłodnym intelektem, wszystko sprawdźcie dokładnie, mądrze podejdźcie do sprawy, żeby ktoś za was decyzji nie podjął, tak? Karta mówi, żebyście wy odpowiednią decyzję podjęli, taką mądrą decyzję. Więc w tym tygodniu jakaś mądra decyzja przed wami. I jeszcze karta anielska, co tam anioły radzą na ten tydzień dla naszych baranków. Uwolnij się i poddaj się. Piękna karta kolorystycznie. Obdarzamy Cię błogosławieństwem naszej promiennej miłości. Wyciągnij ręce i uwolnij się od wyzwań, których dotąd trzymałeś się tak kurczowo.
otwórz serce i przyjmij naszą miłość i pomoc. Widzicie? I ta karta śmierci mówi o tym, żebyście się uwolnili od tych starych idei, od tych starych poglądów, które was tylko męczyły, gdzieś tam ciągnęły w dół, nie pozwalały wam się ruszyć dalej. I po prostu idźcie spełniać swoje marzenia, idźcie ku swojemu szczęściu. Dobrze, moi kochani, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego tygodnia, żeby wszystkie wasze plany się zrealizowały. Nie bójcie się tego tygodnia, idźcie za ciosem, bo mimo wszystko tej piątki denarów, która mówi, że być może wchodzicie tak ubogo w ten tydzień, ale wszystko dalej później się potoczy i będą pieniądze, i będą nowe możliwości, i będzie naprawdę dużo osób, które będą was w tym wspierały. Ten świat będzie przed wami otworem. Sprawdźcie swój znak ascendentalny, być może tam będzie więcej informacji dotyczących tego tygodnia, a tymczasem pozdrawiam was bardzo serdecznie, zapraszam do kolejnych czytań i do usłyszenia, kochani. Pozdrawiam.